Cześć, jesteśmy w Pixel Retro Shop, to ja Tytus, a tutaj ze mną dzisiaj Sebastian. Cześć, cześć, jestem Sebastian. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o różnych rzeczach, jak zwykle reklamować tutaj imprezy odbywające się w sklepie, ale też pogadamy o speedrunowaniu gier, co to w ogóle jest, bo brzmi to dosyć tajemniczo. Także. Wiem to tajemnicę, także tak. Nie martw się. Ja tylko wejdę na fejsa, bo oczywiście tego nie zrobiłem, a powinienem, to po prostu jestem jak zwykle nieprzygotowany. I chwila, moment. Facebook jest. Czy nas już tam widać, czy nas słychać? Chyba powinno nas słychać być. Facebook mi chodzi po prostu strasznie wolno, nie? Więc tak, na początek powiemy sobie jak zwykle co tydzień o tym, co czeka nas w sklepie i do znudzenia będziemy powtarzać o imprezach, ale są też już nowe imprezy zaplanowane, więc będzie coś nowego. 5 osób nas ogląda, pozdrawiamy 5 osób. 7 już osób nas ogląda, bardzo nas to cieszy. Czekajcie, co tutaj, to jest w ogóle zawsze z opóźnieniem, nie? No widać, widać, siema. Paulina, pozdrawiamy cię. Wojtek, witam, witamy. Cześć chłopaki, Wojciech Pasiecznik, pozdrawiam. Słuchajcie, więc tak, krótko sobie zrobię tutaj na te komentarze. Krótko powiemy, tak, w tą sobotę impreza switchowa jest już na wydarzeniu cały timetable. Są też pokazane nagrody, więc warto wpaść. Od 13 będziemy tu, macie rozpisane kolejność gier. Można się też przez Facebooka zapisywać do turniejów. Nagrody są koszulki, bryloki i plakaty. Dzisiaj rozmawiałem też z firmą Nintendo, która, znaczy z przedstawicielem, dystrybutorem czeskim Nintendo Conquest Entertainment. Powiedzieli mi, że paczka z nagrodami jest w drodze w ogóle. Nie wiem, co to będzie. Mam nadzieję, że jutro ta paczka przyjdzie, bo jak nie przyjdzie, to będą nagrody dopiero na następny Switch, Nintendo Switch Day 2. Także jak chcecie obczaić, to w wydarzeniu jest wszystko już napisane, nagrody są pokazane, cały ten timetable jest. Z takich rzeczy, o których też muszę powiedzieć, to za tydzień w sobotę 20 stycznia jest VHS Maraton, na który zapraszamy, na którym będzie fajnie jak zwykle i na którym będą filmy, też możecie już zobaczyć, są już ogłoszone 2 filmy, ale o tym pogadamy jeszcze więcej za tydzień. Może mi się uda Mikołaja zaprosić tutaj, żeby coś powiedział o VHS-ach. 10 lutego też dzisiaj ogłosiłem, jest kolejna edycja giełdy, druga giełda komputerowa tutaj. Mam nadzieję, że się okaże być taką fajną imprezą, jak była pierwsza albo lepszą. Zapraszam wszystkich też do tego, żeby się wystawiali tu ze swoimi rzeczami i żeby po prostu się zgłaszali i możecie się zgłosić i zrobić sobie tutaj też swoje stoisko. Ale o tym też będziemy mówić więcej może w przyszłym tygodniu. Także 10 luty to jest też sobota, jest impreza. A jutro też zapraszamy Was do sklepu w piątek na takie spontaniczne spotkanie, bo już od ponad tygodnia, dobrze mówię, od ponad tygodnia, od niedzieli jest, speedrunują gry, jak to się nazywało, ta strona? To jest Games Don't Quick. Zaraz odbywa się taki festiwal, który trwa przez cały tydzień i 24 godziny na dobę ludzie speedrunują gry. Różnego rodzaju. Tak. Tak. Czarne oko. Tak, żeby, wiesz, żeby było słychać. Dobrze. No to generalnie tak, to ten festiwal odbywa się właśnie teraz przez cały tydzień, odbywa się 2 razy do roku, w zimę i w lato. Jest na co popatrzeć, bo jest bardzo dużo starych gier, nowych gier. Jeżeli lubicie nowe gry, stare gry, to polecam pooglądać, bo na pewno nieraz zostaniecie zaskoczeni, tak jak ty chyba, tak. Oglądając. Wiesz co, bo tak, to jest speedrunowanie gier, to jest na Twitchu, to trwa 24 godziny i jutro będziemy od 10 rano do 22 tutaj w sklepie, cały dzień będziemy na big screenie, po prostu będzie włączony ten kanał Twitchowy, tego Games Done Quick i tam po prostu różni ludzie o różnych porach. Ja w komentarzu tutaj do tego filmu wrzucę
po prostu wrzucimy linka do timetable'a, wrzucimy linka do kanału na Switcha, na Twitcha, przepraszam, nie na Switcha, już się pierdzieli to wszystko. I tam możecie sobie wtedy wejść i to poglądać nawet dzisiaj. No ale w ogóle tak, o co chodzi co to w ogóle znaczy speedrunowanie gier, bo jakby ja na przykład z tym się jeszcze wcześniej nie spotkałem, dopiero jak ty mi, Sebastian, o tym powiedziałeś. Pewnie. To jeśli chodzi o speedrunowanie gier, to w skrócie polega to na tym, że człowiek siada do takiej gry i przechodzi ją jak najszybciej się da. Jakimikolwiek sposobami się da, że tak powiem. Nie chodzi o to, żeby na przykład zabijać wrogów, czy zbierać punkty, tylko żeby jakby przebiec tą grę, tak? Zdecydowanie tak. Raczej nie zabijamy wrogów, raczej omijamy. Oczywiście nie można oszukiwać, w żaden sposób cheatować ani tego typu rzeczy. Wszystko polega na tym, żeby wykorzystywać błędy, które są w grach, które są takimi oczywistymi bugi, tak, oczywistymi błędami. Ale nie tylko, bo zależy też od gry, ale część gier przechodzi się, że tak powiem, ciężką pracą zdecydowanie, bo jeśli chodzi o platformówki same w sobie, to tam trzeba się nauczyć całego movementu, po prostu. Jeśli chodzi o starsze gry na starsze konsole, to bardzo często są to ruchy takie pixel perfect tak zwane, czyli co do piksela trzeba wiedzieć, kiedy zrobić, tak, kiedy zrobić ruch, kiedy skoczyć. Także jest to, że tak powiem, długa droga, żeby pouczyć się takich speedrunów i pograć takie. No rzeczy. Dobra, ale to też jest coś takiego, że są całe ligi, tak? To jest jakby taki trochę, no nie powiem e-sport, bo to może za dużo powiedziane, bo to jest bardziej niszowe, ale to jest coś takiego, że po prostu są rankingi w różnych grach, tak? I bo na przykład z tego, co ja widziałem, bo trochę się tam, trochę sobie pooglądałem, też tego właśnie, tego Games Done Quick teraz na Twitchu, to tam ludzie na przykład w 10 minut albo 20 minut przychodzą. Tak, tak. No takim przykładem może być właśnie Fallout 3, pewnie część z was go zna, może nawet wszyscy. No to jest około 12 minut, 14 minut chyba. Aby całą grę przejść? Tak, zdecydowanie, ale to jest magia Bethesdy, polecam. To jest, ale no to jak to jest możliwe w ogóle? No, jeśli, prosto, po prostu, czy co? Jeśli chodzi o Fallouta, to w Falloutie 3 są jakby kilka rzeczy, które trzeba zrobić, które już pozwalają na zakończenie gry. Oczywiście grając w tą grę normalnie trzeba zrobić masę rzeczy poza tymi, jakieś poboczne questy, żeby być lepszym i móc walczyć z przeciwnikami. Oczywiście w speedrunowaniu z nikim nie walczymy, wszystkich omijamy. No i Bethesda sama w sobie ma plus tych gier, że tak, plus tych gier jest taki, że w speedrunach przechodzimy przez ściany. Tak, przechodzimy przez ściany, no także prawa fizyki nas nie dotyczą. Czyli co, że znajdujecie jakiegoś buga w grze, tak? No to jest generalnie bug taki w grze, który pozwala na, robiąc quick save, quick load, przejść przez ściany w niektórych miejscach i można poza teksturami biegać. To pozwala, że tak powiem, przyspieszyć trochę proces. No bo na przykład ja widziałem wczoraj, jak właśnie oglądałem to Games Done Quick, że tam gościu, co nawet ty byłeś w sklepie i mówiłeś, Sebastian, że tam gościu coś takiego robił, że właśnie się jakby cofał i to takie jest, to nie jest normalne granie w ogóle, to nie jest normalne granie w gry. No nie, to zdecydowanie nie jest normalne granie w gry, ale oczywiście tyle, co mogę powiedzieć, to jest to bardzo duży fan, że tak powiem, robienie czegoś takiego daje mega satysfakcję. Jest dużo gier, które są, że tak powiem, łatwe do nauczenia się, ponieważ wymagają zapamiętania kilku, że tak powiem, takich dróg do przejścia tej gry, więc wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam i polecam, żeby sami spróbowali wziąć swoją ulubioną grę i spróbować coś takiego zrobić. No właśnie, słuchajcie, bo tak, jutro w ogóle tutaj w Pixel Retro Shopie właśnie z Sebastianem robimy sobie takie spotkanie, znaczy ja będę tu wiadomo od 10 i tak sobie wymyśliliśmy, że skoro oni robią 24 na dobę, no to my zrobimy 12 na dobę, czyli od 10 rano do 22 będziemy tutaj, później Sebastian tutaj wpadnie i będziemy po prostu sobie siedzieć i oglądać na Twitchu, na naszym big screenie tutaj kolejne gry, które oni tam będą speedrunować i generalnie będziemy też rozmawiać o tym, może ktoś z was się tym interesuje, może ktoś przyjdzie też, kto speedrunuje gry, bo chcemy zrobić imprezę tutaj w sklepie i właśnie jeszcze powiedz może Sebastian coś o tym. Tak, planujemy w lutym zrobić imprezę taką speedrunową, dlatego też jeżeli mamy tutaj widzów lub ktoś, kto nas obejrzy,
też speedrunuje gry, to serdecznie zapraszamy. Bo jutro, żeby o tym porozmawiać też o tej imprezie. Też, nie? Też, tak. Bo czym więcej ludzi, tym wiadomo fajniej. Więc super by było, gdyby było kilka osób, które chciałoby to robić. Ja również będę speedrunował Fallouta, albo Fallouty nawet, w sumie Fallouty 3. Pierwszy Fallout, drugi Fallout i trzeci Fallout. Będzie też może FX, to jest taki mój znajomy, który też speedrunuje Fallouty, który swoją drogą w rankingu teraz Fallouta drugiego ma rekord, więc... Światowy rekord? Światowy rekord. Znaczy to jest strona ta właśnie speedruns.com jest taką ogólnoświatową, więc jest jedną z większych takich stron, gdzie są statystyki runów ludzi, więc można powiedzieć, że światową, także będzie fajnie, naprawdę gorąco zapraszamy, tak mi się wydaje. Tak, jeszcze nie wiemy dokładnie, ale najprawdopodobniej to będzie 27 luty, także już tak naprawdę wcale nie tak za długo i będziemy chcieli też zrobić na Twitchu, jakby to opublikować, te nasze tutaj speedruny, ale teraz może czas na parę komentarzy i pytań. Otóż na przykład jest pytanie, jak szybko można przejść pasjansa? No, ale to nie jest głupie pytanie tak naprawdę, bo... Ja generalnie polecam na przykład wejść na tą stronę z speedruns.com się nazywa, com, i speedruns.com, tak? I tam są statystyki, rekordy ludzi, którzy grają w różne gry, jest masa gier, naprawdę polecam zobaczyć, bo nie zdziwiłbym się, gdyby był rzeczywiście pasjans, także... No dobra, tutaj chciałabym, Paulina pisze, chciałabym speedrunować Mario w lewą stronę, a Mario speedrunują na pewno, nie? O tak, oczywiście. Mario jest speedrunowany. No ile na przykład taki Mario, jak robią speedruna, to też wykorzystują jakieś bugi i na jak długo przychodzą całego Mario tam na przykład z NES-a, na NES-ie? Prawdę powiedziawszy, nie pamiętam ile dokładnie Mario jest, ale też niedługo i Mario jest generalnie bardzo trudną grą do speedrunowania, bo ona jest, że tak powiem, mówi się o niej, że jest łatwa, żeby rozpocząć w nią grać, ale jest bardzo trudna, żeby ją zmasterować. Ponieważ mechanika sama tej gry jest skomplikowana, jest dość trudna i trzeba się do niej przyzwyczaić, także... Tam jest chyba w ogóle dużo takich piksel perfektowych momentów w Mario, nie? W ogóle to jest charakterystyczne tej gry, nie? Jest w ogóle kilka kategorii, w których się Mario speedrunuje akurat, także... Na przykład kategorie speedrunowania Mario, proszę panie Sebastianie tutaj jeszcze nam powiedzieć. Nie no, bo to jest w ogóle dla mnie nowy temat. Jeśli chodzi o kategorie, nie pamiętam czy są warpy Są kategorie bez warpów i z warpami, nie znam, no bo są, w Mario są te takie momenty, kiedy można chyba w drugim świecie, w tym można przejść do czwartego od razu. A tak. To tak, dlatego są kategorie z warpami i bez warpów, ale wszystkich kategorii w Mario to w sumie to nie pamiętam, także nie powiem. Ale takie główne kategorie speedrunowania to są właśnie takie any percent, to znaczy, że jakkolwiek, jak najszybciej przejść grę, jest 100% właśnie, to jest... Tak, żeby zrobić 100%, żeby na przykład wszystkie itemy zdobyć lub... Wszystkie monetki? Na przykład. Czy akurat z Mario, nie wiem, czy jest taka kategoria. Nie zdziwiłbym się, jakby była, naprawdę. Jeśli chodzi o speedrunowanie, to jest wszystko. Nawet są ludzie, którzy piszą sieć neuronową, która przychodzi sama Mario. To jest w ogóle temat też niesamowity. To też jest na YouTubie, wszystko można sobie zobaczyć, więc jeżeli was temat interesuje, to polecam serdecznie. Tutaj mam Przemysław Lotarek Krawczyk, jestem, Facebook mi kazał to napisać. Witamy Cię, Lotarek, elo, jest, elo Lodziu, Michał Szpilowski, pozdrawiamy. A tutaj jeszcze jest komentarz taki, napisał go Wojtek, tylko że właśnie kurde mi ten komentarz zniknął. Jakbyś Wojtek mógł jeszcze raz napisać, w ile minut przechodzi się te Fallouty twoim zdaniem, bo tutaj mamy właśnie mistrza Falloutu. No mistrz on, no jest mistrzem. Czekaj, jak sobie tu kliknę, ukrój lub osać, nie. Dobra, Irmina, pozdrawiamy. To ile te Fallouty się przechodzi, jak szybko? Pierwszy, z tego co pamiętam, to jest około 5 minut, pierwszy Fallout. Drugi Fallout to w tym momencie jest... Wojtek Cichy mówi tak, że Fallouta dwójkę można w 17 minut, a Fallouta jedynkę w jakieś 11 minut bez bugów. Teraz chyba na rekord na Fallouta dwójkę jest jeszcze krótszy. Właśnie FX go zrobił chyba 4 miesiące temu, jeżeli dobrze pamiętam. Więc jeszcze krócej. Tym bardziej, że Fallouta trójkę też można przejść chyba... Nie chcę kłamać, ale chyba też mniej niż 20 minut.
ponieważ tam jest bug związany z speed cripplem tak zwanym, czyli są dwa sposoby, żeby zdobyć tego buga. On przyspiesza nasze poruszanie się w Falloutie trójce. Jeden to jest zeskoczyć ze skarpy i połamać sobie nogę, a drugi to jest zniszczyć sobie nogę wyrzutnią rakiet. Także... Jan Wiśniewski, sprawdziłem Microsoft Solid, pasja z Microsoftów 8 sekund. Mówiłem, ja nie jestem nawet zaskoczony, że jest coś takiego. Widziałem wszystko chyba już, co można zobaczyć, jeśli chodzi o speedruny z takich nietypowych rzeczy. No dobra, bo ja sobie tak myślę, tak nieco może filozoficznie powiem, że jak tak sobie myślę o tym speedrunowaniu, to sobie myślę, czego ludzie jeszcze nie wymyślą na tym świecie, bo nie wiem, czy wiecie, ale bo ja się trochę tam sobie pooglądałem też, że ludzie nie dość, że przechodzą te gry, bo to trzeba naprawdę długo nad taką grą siedzieć chyba, nie? W ogóle. No zależy nad jaką grą, ale no czas. No trzeba spędzić trochę czasu. No to teraz sobie wyobraźcie, że jeszcze są speedrunnerzy, którzy grają z zamkniętymi oczami, którzy mają przysłonięte oczy i grają na ślepo. Proszę skomentować, bo to jest prawda. Tak, pierwszym speedrunem, jaki widziałem, jeśli chodzi o blindfolded, bo to jest taka kategoria. To jest taka kategoria, tak. I to jest speedrun Punch-Out, to jest Punch-Out... Grananesa. Tak, Grananesa, tak. Tylko właśnie to on chyba się nazywał Tyson Punch-Out, coś takiego. Wiem, że Punch-Out to jest pierwszy na Nesa był, nie? I to właśnie był speedrunowany z zamkniętymi oczami. Więc jest to ciekawe, bo wszystko było robione na słuch. To jest w sumie mega. Ja też tego nie ogarniam, bo dla mnie to jest wow, po prostu zrobić coś takiego. Chyba najtrudniejsza gra według mnie w ogóle, jak kiedykolwiek w ogóle wyszła, którą próbowałem przejść, ale oczywiście się wyłożyłem bardzo szybko. Polecam spróbować. To jest Battletoads. To jest taka gra też na NES-a. Ją speedrunuje The Mexican Runner, to jest w ogóle speedrunner polskiego pochodzenia. I on też ją speedrunował blindfolded, z tymi oczami. Tam jest... Co, na pamięć oni się No tak, także głównie też słuch i tak dalej. Właśnie tam jest taki turbo tunel, tak się nazywa ta plansza, to jest chyba trzecia plansza, jeżeli dobrze pamiętam. To ja tam nawet jej nie przyszedłem nawet, bo za trudno zdecydowanie. Tetrisa, tutaj pisze Michał, że Tetrisa. No Tetrisa pewnie też można przejść, tylko że ja nie wiem, czy w ogóle Tetris jest do przejścia grą. Nie wiem, jest ileś tam leveli i się kończy po prostu Tetris? No właśnie, ja widziałem mistrzostwa w Tetrisa raz, ale to nie było speedrunowanie. A jak myślisz, ile ludzi na świecie takie coś się bawi? Bo to jest chyba dosyć niszowa sprawa. No jest to niszowa sprawa, aczkolwiek myślę, że jest sporo ludzi, sporo. Z roku na rok myślę, że jest więcej. No jest sporo ludzi, bo na przykład też ten event cały Games Done Quick, nie? No to oni na przykład sobie wejdziecie, później wam wrzucimy linki, to oni na przykład no teraz dalej speedrunują, bo to trwa już cały tydzień i oni zbierają też pieniądze podczas tego, że ludzie, którzy oglądają, wpłacają jakieś drobne sumy na jakieś tam dzieci z porażeniem mózgowym czy coś takiego, to oni co, rok temu $2 miliony zebrali? Czy to ja trochę przesadzam? $1 milion zebrali. Teraz macie też, jak sobie to włączycie, to tam na Twitchu jest po prostu suma, nie? To już ta suma jest spora, nie? Także to jest jednak ludzie to oglądają, jednak ludzi to kręci. Tak, zdecydowanie tak właśnie. Ja jeszcze pamiętam, oglądałem streamy, czy nawet to było już VOD, bo nie wiem, czy pamiętam, czy już wtedy oglądałem ten festiwal, ale to się zaczynało od naprawdę małego eventu, można by powiedzieć takiego jak tutaj. Ale takiego właśnie małego eventu, w którym było po prostu kilka osób i grało gdzieś w piwnicy u kogoś i zbierali już pieniądze, także to się rozrosło do... No myślę, będziemy że... zbierać pieniądze na Pixel Shop. No, coś trzeba fundować, nie? Także no, jest popularność, myślę, że jest i ona rośnie, także... Także jak ktoś zaczął oglądać je dawno, to my jeszcze raz zapraszamy jutro już do sklepu, bo jutro będziemy sobie cały dzień oglądać i do 22 tutaj siedzieć i pić różne napoje i sobie siedzieć i oglądać i też rozmawiać właśnie o tym speedrunowaniu i o tej naszej imprezie, którą prawdopodobnie data to jest 27 lutego i będziemy chcieli zaprosić też ludzi właśnie, którzy speedrunują gry i właśnie spróbować coś. Na pewno będziemy tej imprezie też oglądać. Najpierw sobie
jakiś tam będzie plan tej imprezy, pooglądamy sobie jakieś najlepsze speedruny, może najciekawsze, najbardziej zabawne i później sami, tak samo tutaj Sebastian coś opowie o tych speedrunach i też będziemy speedrunować gry, także no powiedz coś jeszcze na ten temat. Co może być? No na pewno będziemy speedrunowali, tak jak już powiedziałeś, pogadamy trochę o tych speedrunach. Fajnie by było, nawet jeżeli jeszcze się tym nie interesowaliście nigdy, żebyście spróbowali i Anusz zdecydujecie się coś pokazać nam. Chyba nawet nie będzie musiał być kompletny speedrun, ważne żebyście pokazali, że po prostu już coś fajnego umiecie, jak na przykład w jakiejś grze zrobić i to już będzie. Ja wam powiem, że dzisiaj nagrywałem materiał na YouTube o grze 07 z Głosie i ona się nadaje moim zdaniem idealnie do speedrunowania, bo jak ktoś dobrze wie już jak przejść tą grę, bo to jest tekstówka, to tylko chodzi o to, żeby jak najszybciej naciskał klawisze, a graliśmy też, bo tutaj dużo ludzi ze sceny Atari nas ogląda, bo ja też jestem związany z tą sceną i też pozdrawiam wszystkich atarowców, jak zwykle. I dzisiaj gramy w grę, która się nazywa Duszpasterz Jan Żygoń. Jest to zajebista gra i też o niej będę robił film na pewno w przyszłym tygodniu na YouTube. I ta gra też jest moim zdaniem, dałoby się ją speedrunować. Jak się wie, jak ją przejść. No nie wiem, czy ona ma bugi, czy nie bugi, ale no ona jest też taka, że po prostu ona jest liniowa jakby, czy nie liniowa. Nie wiem dokładnie. Jestem zachwycony tą grą, trochę off-topuję, bo to nie jest do końca o speedrunie, ale mi się wydaje, że są gry, tak jak tutaj już Janek pisał, ty tu zbliżaj mikrofon koledze, dokładnie. Są gry na Atari, na Amigę, też tak myślę o retro graniu i speedrunowaniu, bo na przykład ci speedrunnerzy to nie grają tylko w nowe gry, nie? Oni grają... Tam jest, musisz bliżej mikrofon. Zdecydowanie może nie... W ogóle nie, może weźmy tak, dobra. Że tak będzie lepiej. No zdecydowanie nowi, znaczy speedrunnerzy generalnie nie tylko speedrunują stare gry, speedrunują też nowe, na przykład nowego Dooma, który wyszedł, Fallouta 4, którego w sumie jeszcze nawet nie interesowałem się aż tak bardzo tym speedrunem. Także no, ale scena, wszystko generalnie mi się wydaje, że nawet zaczęło się to od tych starych gier, gdzie ludzie już speedrunowali te gry z Super Nintendo, z Nintendo, ale nie tylko. No, to w ogóle ten speedrunowanie to już jest, to jest od dawna, czy to jest jakoś od niedawna? Jak myślisz, ile, jak długo to subkultura speedrunowców, speedrunnerów? No zadałeś mi ciężkie pytanie. Ciężkie pytanie. Nie wiem co prawda, jak długo to już trwa. Myślę, że na pewno z kilka, może kilkanaście lat. No nie powiesz, że jak nie byłeś mały, to nie próbowałeś speedrunować w jakiejś gry. Nie wiem, no w sumie może prehistoryka próbowałem speedrunować. Nie, bo to już to tak jest, że jak na przykład się już zaczyna jakąś grę, powiedzmy, grać i już się gra w nią lepiej, to z automatu już inaczej się podchodzi do tej gry. Zupełnie jest inne podejście i właśnie to jest fajne w speedrunowaniu, że kiedy przejdzie się grę raz, powiedzmy for fun dla siebie, przechodząc wszystkie questy i tego typu rzeczy, to później spróbować ją speedrunować i tak naprawdę poznajeś tą grę na nowo w pewnym sensie. No dobra, a powiedz mi to, co jeszcze mówiłeś, bo o jakichś takich ciekawostkach speedrunowania gier, to jeszcze zaraz musimy jeszcze o Atari Fanie powiedzieć, nowym piśmie atarowskim, o którym zapomniałem powiedzieć oczywiście, ale to za chwilę powiemy. Ale powiedz mi o speedrunowaniu gry GTA San Andreas, tak? Które to było GTA? Tak, to było GTA 3. GTA 3 i to była, no nawet nie wiem, czy to jest oficjalna kategoria. Jest wiele ogromnych gier, które się speedrunuje. W ogóle w tym roku na Games Don't Quick będzie speedrun Zeldy Breath of the Wild. To ja pierdolę. On będzie trwał chyba 2 godziny, nie jestem pewien dokładnie teraz. 2 godziny da się tą grę przejść, tak? Od początku. Tak, nie wiem jak ten speedrun wygląda, bo sam go nie oglądałem, sam jestem ciekaw. Na pewno będę go oglądał, chociaż to jest chyba ostatni w ogóle speedrun na tym festiwalu i on będzie późno bardzo, ale no myślę, że przemogę się na ten. No Zelda jest najlepszą grą 2017 roku według wielu i ja też tak uważam, ale to jest gra, w której można spędzić 500 godzin, więc ja nie wyobrażam sobie tego jak można, ale co, myślisz, że tam są bugi też? Na pewno są. Ja mówię, sam jestem ciekaw, nie wiem, będę oglądał, ale wracając do GTA 3,
To wiadomo, GTA 3 można speedrunować w tych standardowych kategoriach, czyli tam N% pewnie jest i tak dalej. Też nigdy nie speedrunowałem tej gry, aż tak bardzo się nie interesowałem. Ale jest jedna kategoria, którą speedrunuje, nie wiem, może jedna osoba. To jest jak najszybsze zaciągnięcie prostytutki do auta. GTA 3. I koleś speedrunuje to z zamkniętymi oczami. To polega właśnie chyba na wejściu... Tak. I to właśnie też polega na tym, żeby chyba porwać taksówkę, przez co się dostaje, zabrać kogoś do tej taksówki, tak mi się wydaje, żeby zdobyć $1, bo na początku, jeżeli dobrze pamiętam, zaczyna się ze 100 dolarami. I mając już więcej niż 100, można zaprosić prostytutkę do taksówki, także jest to ciekawy speedrun, polecam spróbować, nie próbowałem, ale no to jest ciekawe. No dobra, no bo ja, mi jest sobie ciężko wyobrazić w ogóle te speedruny, że to naprawdę trzeba dosyć dużo grać, ale jak to robić z zamkniętymi oczami, to no chciałbym to zobaczyć kiedyś. Znaczy można to zobaczyć, wiadomo, w internecie, ale jeszcze raz Was zapraszamy serdecznie jutro, żeby sobie pogadać tak na luzie tutaj o tych, o idei speedrunów i w ogóle o tym, co by można zrobić, jakie gry może, jakie pomysły, bo też są też techniczne sprawy do rozwiązania, bo na przykład ja bym chciał, znaczy na pewno będziemy te Twoje Fallouty speedrunować, no i to jest prosto to na Twitcha wrzucić, nie? Ale na przykład jakbyśmy chcieli jakąś grę na Atari albo na Amidze czy na Commodorku speedrunować, to nie wiem, jak to zrobić, znaczy, bo można by po prostu jakiś livestream z tego robić, ale to chodzi o to, żeby no bo Twitch to po prostu obraz, zrzut obrazu robi, nie? I od razu go tak jakby streamuje, nie? No i to też jest ciekawe, jak technicznie oni to robią, bo ja widziałem, oglądałem trochę wczoraj, przedwczoraj tego Games Done Quick i tam były na przykład gry z PlayStation 1, były gry, znaczy tam chyba z NES-a, ze SNES-a, więc ja nie wiem, czy to jest przez, tak jak ty mówiłeś, przez jakąś kartę telewizyjną, czy też może właśnie, no mi się wydaje, że to jest jakieś może urządzenie do jakby sczytywania tego obrazu, nie wiem, bo chyba, że grają na emulatorze, ale nie sądzę. Znaczy, na pewno są rany na emulatorze, ale właśnie to jest też nie do końca wiem, jak rozwiązać takie tego typu techniczne problemy, no ale jeżeli ktoś z Was by chciał speedrunować gry z konsol, to myślę, że po prostu je rozwiążemy. A co byś chciał speedrunować? Nie wiem jeszcze, ale na pewno bym chciał speedrunować coś na przykład z Atari albo z Super Nintendo. Super Nintendo jest bardzo dużo fajnych ranów. No także, właśnie, no. Albo na przykład coś z Amigi, nie? Nie wiem, właśnie to się trzeba by zastanowić nad tymi technicznymi sprawami, jak to rozwiązać, no ale mam jeszcze trochę czasu i też wiadomo, że ten nasza pierwsza impreza taka speedrunnerowa, w ogóle jeszcze o konkurs musimy rozpisać, jak ta impreza będzie się nazywać, speedrunujemy w Pixel Retro Shop, czy też może, nie wiem jak to nazwać, chyba speed, nie wiem. Jeszcze nad tym pomyślimy, do 27 mamy jeszcze trochę czasu, ale na pewno wszystkich zainteresowanych zachęcamy do tego, żeby tematem się zainteresować i spróbować samemu coś pospeedrunować. Albo ludzi, którzy już speedrunują i mają jakieś rany, które chcieliby nam pokazać, to byłoby super, naprawdę, byłoby super z tego względu, że tak jak już mówiłem, czym więcej ludzi, tym lepiej, naprawdę. Jutro Wojciech Cichy się pytał, o której jutro te Fallouty. Falloutów jutro nie będziemy, jutro w ogóle nie speedrunujemy, żebyś jeszcze raz, bo ja tak, my tu tak dużo mówimy, bo chodzi o to, że jutro robimy sobie takie oglądanie speedrunów w sklepie. Po prostu w ramach tego, że jest ta impreza Games Done Quick, która się już od tygodnia ciągnie 24 godziny cały czas non-stop są speedruny, to my jutro sobie po prostu tutaj się spotykamy. Do 22 będziemy w sklepie, może nawet dłużej, jak się to rozwinie. I po prostu sobie będziemy oglądać to i rozmawiać. I też jutro będziemy planować tą imprezę dużą, znaczy dużą, no, na ile sklep pozwoli, dużą, normalnie reklamowaną, nie tak dwa dni wcześniej, imprezę speedrunową tutaj w Pixel Retro Shop, która będzie najprawdopodobniej 27 lutego. I na nią będziemy, o niej jeszcze będziemy trąbić i będziemy na nią jeszcze zapraszać. Ale na razie zapraszamy Was jutro tak po prostu znienacka, dlatego że Sebastian też mi ostatnio napisał, że właśnie no teraz są te speedruny, więc coś stoi na przeszkodzie, żeby sobie przyjść i tutaj to pooglądać. Także Was zapraszamy serdecznie i Wojtek, Ty daleko nie masz, to możesz paść tutaj, nie? Tu jeszcze Paulina pisze ze smaczków, to jeszcze speedrunują Skyrim.
Pozdrawiamy Babsi. Tak, także no i dla mnie to jest niesamowite, bo to z jednej strony też pokazuje, no ci ludzie naprawdę muszą siedzieć nad tymi grami codziennie. To jest jak jakiś sport w ogóle i to taki naprawdę trzeba mieć dużo czasu też. Wiesz co, nie tyle nawet czasu, bo ja na przykład jedna z trudniejszych gier, jakie speedrunowałem, znaczy nie speedrunowałem, bo nie skończyłem tego speedruna nigdy, ale to jest właśnie Axiom Verge. Axiom Verge, tak, to jest taki gra, która, twórca tej gry, Thomas Hub, inspirował się między innymi Super Metroidem. I to jest właśnie tego typu gra, taka metroidvania typowa. Ma świetny klimat, ja się uczyłem speedruna tej gry, ale jest naprawdę trudna, trzeba naprawdę dużo poświęcić czasu. Ale co najważniejsze, do takich gier to trzeba mieć cierpliwość. No, ja chyba nie mam. Żeby przejść takie gry właśnie, nauczyć się wszystkiego w tych grach, to naprawdę trzeba poświęcić trochę czasu i mieć cierpliwość do tego, żeby wytrwale, pomimo, że tak powiem, porażek, które się zdarzają non-stop, próbować dalej przejść tą grę. Ale tak jak mówiłem też na początku, jednak satysfakcja z przejścia gry jest niesamowita, także polecam. Słuchajcie, do rozmowy o speedrunach wrócimy jeszcze za chwilę. Minęło już pół godziny naszego cotygodniowego live streamu. Będziemy powoli już kończyć, ale jeszcze z takich rzeczy, o których oczywiście zapomniałem na początku powiedzieć, to chciałem powiedzieć wam o tym, że mamy w sprzedaży tutaj w sklepie Atari Fana, magazyn wszystkich fanów Atari. To jest nowe, stare pismo. Dlaczego nowe, stare mówię? Bo ono już kiedyś wychodziło. To jest jakby kontynuacja, piąty numer. On został wydany w 2017 roku specjalnie na zlot fanów Atari Silly Venture w grudniu, który się odbył 4 grudnia. No i po prostu mam parę numerów tutaj na sprzedaż w sklepie. 15 zł kosztuje. Jest bardzo ciekawy magazyn. I co mi się najbardziej w nim podoba, to to, że jest całkowicie składany na Atari TT. I to jest niesamowite. On jest w środku czarno-biały, ale jest po prostu cały, jest, no po prostu jest robiony na Atari, no i to jest niesamowite. Jest Tedec, napisał fajną całą historię Atari, są rankingi gier, ciekawostki, wywiady z Rafałem Jankowskim, z Marco Bredin, także jest sporo do czytania. Jakby co to zapraszam, ja się też postaram, zobaczymy, no niestety z moich doświadczeń wynika to, że niestety w Polsce czytelnictwo spada i jest małe zainteresowanie ku mojemu ubolewaniu w ogóle pismami. Ja na przykład tutaj zachęcam zawsze ludzi do przychodzenia, do czytania, mamy stare Top Sekrety, mamy Secret Serwisy, mamy też te nowe Piksele, prawie wszystkie, no mało ludzi się interesuje, żeby czytać, zobaczymy jak to ten Atari Fan będzie jakby schodził, że tak powiem brzydko, i wychodzą jeszcze inne też magazyny w Polsce retro, na przykład RetroComp, magazyny amigowe, i ja mogę je mieć, jakby wziąć je w dystrybucję tutaj do sklepu, no tylko no, zobaczymy, czy to nie będzie przypadkiem tak, że ja będę sobie je kupował dla siebie i one sobie będą tutaj leżeć, nie? Bo to nie o to chodzi i tak nie chcę trochę pesymistycznie mówić, bo ja oczywiście myślę, że tutaj wszystkie jak na pniu zejdą, bo mam 10 sztuk, także jakby ktoś był zainteresowany, to zapraszam do sklepu i też po prostu w sobotę na tej imprezie switchowej, wiadomo, że będzie, no cały czas jest sprzedaży, jest naprawdę fajnie są artykuły i naprawdę to nie jest tylko gazeta dla jakichś tam retro maniaków, czy maniaków tylko Atari i fanów, bo naprawdę można się dużo dowiedzieć, nie? Nie trzeba tak siedzieć w tym Atari, żeby się zainteresować, bo tutaj są naprawdę ciekawe artykuły po prostu około Atari, też takie w ogóle o retro, nie? No dobra, słuchajcie, to jeszcze raz wrócimy na chwilę do speedrunowania gier. Czyli co, w skrócie jeszcze powiedz, jeszcze raz, co to jest to speedrunowanie? Przechodzenie szybko gier, tak? Tak, speedrunowanie to jest przechodzenie jak najszybciej gier, w jaki sposób się da, nie... 10 minut na przykład. Czyli na przykład 10 minut, tak. Czyli na przykład 10 minut, nie oszukując w żaden sposób, tylko wykorzystując błędy w grze lub ucząc się ruchów i poruszania się w grze po prostu, że tak powiem, może nie na pamięć, ale masterując po prostu się w tej grze, żeby być w niej najlepszym. Tak. No dobra, i
Przypominamy wam jeszcze raz, że jutro w piątek, który to jest 12 stycznia, mamy 12 godzin oglądania speedrunów, które są na żywo teraz Games Done Quick. Od 10 do 22 jesteśmy w sklepie, znaczy ja jestem, a Sebastian przyjdzie później i będziemy, zapraszamy was serdecznie na taki wieczór tutaj spędzony z speedrunami. No i oczywiście wiadomo, że zawsze se można jeszcze pograć, pograć tutaj w sklepie u nas, napić się różnych napojów i sobie po prostu porozmawiamy o tym speedrunowaniu i sobie jeszcze zaplanujemy dokładnie imprezę 27, która się odbędzie lutego, 27 lutego, taka speedrunowa impreza pierwsza w Pixelator Shop, która mam nadzieję też będzie imprezą taką, która rozpocznie jakiś cykl, może nieco miesięcznych, ale co na przykład co 2-3-miesięcznych takich imprez speedrunowych. Ja jeszcze tylko wam szybko przypomnę, w sobotę widzimy się na Nintendo Switch Day. Tutaj w sklepie jest impreza cały dzień poświęcona Nintendo Switch. Wszystkie te imprezy, o których mówię, to sobie możecie na Facebooku, na profilu zobaczyć wydarzenia. Są wszystkie w wydarzeniach. Jest już cały timetable po kolei konkursów wszystkich, można się zapisywać. To jest w sobotę najbliższą, 13 stycznia, Nintendo Switch Day, 20 stycznia za tydzień jest VHS Film Maraton, będą filmy grozy, tak zwane horrory, będziemy oglądać parszywe horrory, zobaczcie sobie, są już też ogłoszone, jakie będą, będziemy jedli pizzę i popcorn, mam nadzieję, się uda zrobić, tak. Robiłem ostatnio, jest masakra, robiłem ją całą noc, ale no, dużo było i się wszyscy najedli, mam nadzieję. 10 lutego jest impreza Giełda Komputerowa, na którą też wszystkich zapraszam. Jak ktoś też chce się wystawić, to będą różni wystawcy wystawiać swoje rzeczy, taki Pixelator Shop do kwadratu albo sześcianu, bo będą tutaj ludzie, którzy zbierają różne stare rzeczy, gry, konsole, komputery. Też nie tylko jakiś sprzęt muzyczny, na przykład stary hi-fi i tak dalej. I też jeśli jesteście, chcielibyście wystawić małe stoisko, to też dajcie znać, bo to jest możliwe i taka impreza właśnie 10 lutego, Giełda Komputerowa, już druga edycja, pierwsza wyszła super, więc mam nadzieję, że będzie ekstra. No i 27 najprawdopodobniej lutego będzie impreza speedrunowa, o czym właśnie dzisiejszy odcinek livestreamu był i też właśnie już na nią dzisiaj zapraszamy. To będzie ciekawa sprawa. Tak, zapraszamy wszystkich serdecznie. Przychodźcie, grajcie i oglądajcie nas, na pewno będzie fajnie. Tak jest. Słuchajcie, my się żegnamy, do zobaczenia za tydzień, a w ogóle do zobaczenia też jutro, bo jesteśmy do 22 jutro i do zobaczenia w sobotę na Switchu, dniu switchowym. Cześć, do zobaczenia. Cześć.